nasza cerkiew jest pod wezwaniem zaśnięcia przy Najświętszej Bogorodzicy, więc zawsze według tradycji i tutaj naszej lokalnej, i według tradycji naszej cerkwi, zawsze w naszej cerkwi wynosimy płaszczynnicę, czyli całun grobny Matki Boskiej. Oczy chrześcijańskiej kończyny żywota naszego, bezbolesny, niepostydny, mirny i dobra chłodwie do nas strasznym sudniszczy Chrystowie, prosi. Potem czytają się takie połączone wersety, one wychwalają akurat ten dzień i pokazują nam, gdzie jest nasza droga. Jest to, powiedzmy sobie, no nie do końca płacz przed grobem Bogorodzicy, ponieważ to są takie wersety pochwalne, które mówią o tym, jakie wydarzenie i wyniesienie samego całunu tego grobnego sobą przedstawia i jaki ma sens święto zaśnięcia Bogorodzicy. Generalnie rzecz biorąc, mówi się o tym wszystkim, między innymi o tym, że przyszedł Jezus Chrystus, żeby wziąć duszę Boga Rodzicy i wznieść ją na niebo. Sława wyszli Bogu i na ziemi mieć człowiece błogolenie. Gospodzie ustnie moje otwierdzi się usta moja, bo zejść ja chwałą Twoją. Gospodzie ustnie moje. Według jerozolimskiego ustawy wynosi się na początku jutrzni. Natomiast my według tradycji naszej tutaj lokalnej wynosimy zawsze pod koniec wieczerni. Kadzi się płaszczenicę, potem podczas śpiewu Święty Boże, Święty Mocny i tak dalej obnosi się tą płaszczenicę dookoła. To już właściwie jest tak jakby przejście do miejsca pochówku w ten sposób. Bardzo często występuje coś takiego jak błogosławieństwo chlebów. I tam się błogosławi chleb, pszenicę, wino i olej. Kiedy podchodzą wierni pod adorację, znaczy adorują płaszczenicę, podchodzą, całują ikonę Bogorodzicy, wtedy przede wszystkim proboszcz namaszcza takich olejem albo oświęconym w tym momencie, na przykład na tym nabożeństwie, ewentualnie jeżeli jakiś ma z innego świętego miejsca, to też go może użyć. Kiedyś było powołane bractwo prawosławne, kiedy był taki moment, kiedy były ciężkie czasy. Te bractwa bardzo mocno trzymały stronę wiary i stronę prawosławia. I od tego czasu tak jakby ta tradycja poszła i u nas są tak zwane bratczycy, czyli takie bractwo jakby kobiet starszych, które czasem, no wcześniej podejrzewam, że one coś innego robiły, natomiast teraz ich rola ogranicza się do tego, że one po prostu przychodzą, trzymają te świece, ale jeszcze między innymi te świece robią. To jest jakaś taka ich szczególna modlitwa i one stają w dwóch rzędach wówczas. No to jest tak troszeczkę uroczyście, przeważnie na tych 12 największych świąt. Na dzisiejsze święto przynosimy i ziarno, więc były kłosy zbóż między innymi, i kwiaty, i jagody można przynosić, jakiekolwiek warzywa, ponieważ też można święcić, bo teraz dojrzewają, i zioła przede wszystkim.